Nikt nie zapala lampy, nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem. Kiedy słyszymy te słowa, wydawać by się mogło, że głupcem jest ten, który tak robi. Zapalać lampy, czyli ten kaganek, to był otwarty ogień, teraz wsadzić go pod garniec, przykryć go garnkiem, znaczyło tyle, co zagasić ten płomień. Nie ma tlenu, nie ma ognia, kaganek gaśnie. Czy też postawić pod łóżko. Myślę, że wtedy postawić pod łóżko, to znaczyło spalić cały dom. Że ten ogień, który byłby pod łóżko włożony, zajęłby się najpierw łóżko, czy słomy, z czegokolwiek było wtedy robione i spaliłaby się cała chata. Głupcem byłby ktoś, kto by tak czynił w jednym i drugim przypadku. Traciłby ogień, albo w drugą stronę, że ten ogień straciłby jego. Należało oczywiście to światło zapalić na świeczniku, żeby służyło, żeby pożytek mieli wszyscy ci, którzy wchodzą do domu. Wchodząc do tego domu, mają już przygotowane światło. Słowo to mówi Chrystus, który jest światłem, jest tą światłością przez duże eś. On sam powie o sobie, że ja jestem światłością świata. On jest światłem, jest, jak mówimy w wierze, w credo, Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg jest światłością, Bóg jest światłem niestworzonym. Bóg jest tym, który sam w sobie jest światłem i ten, który odwiecznie to świat w tym świetle rodzi swojego Syna, który jest światłem. Przez grzech człowiek odłączy się od tego światła. Na świecie zapanowało ciemności. Jak mówi Księga Mądrości, że kiedy noc dobiegała kresu, kiedy było zupełnie ciemno, od Boga z królewskiej stolicy runęło na tą zatraconą ziemię światło. Jezus Chrystus narodził się. I On przeżył, dał to światło, światło, jakim jest miłość Boga do człowieka, jakim jest sam Bóg z tą miłością. To światło zostało zapalone na krzyżu. To jest ten kaganek, który niesie to światło. To jest to miejsce, gdzie Bóg się objawił, jakim jest światłem, jaką jest miłością. I teraz wobec tego faktu, wobec światła umieszczonego na krzyżu, człowiek może być głupcem, może postawić na to światło garniec, albo może postawić to światło pod łóżko. Można to rozumieć w ten sposób, że postawić garniec, to znaczy żarcie, jedzenie, używki, to co mi daje życie. Wydaje mi się, że daje mi życie, ale to życie, które jest tym życiem odwróconym, bo wydaje się mi to życie daje. Postawiłem na ten garniec, ale ten garniec nie da, że on jest pusty. Bo jak go do góry nogami postawię, to on będzie w środku pusty. To jeszcze zagasi mi to światło. Nie, że ono całkiem zgasie, nie zgaśnie. Chrystus powiedział, że już w progu świętego Jana, że jest ogromna ciemność. Ale jeśli jest światło, to ta ciemność nie jest w stanie ogarnąć światła. Nawet jeśli my w sposób głupi postawimy coś nad Chrystusa, jeśli próbujemy Go zaciemnić, to światło jest. Ono już jest, ono służy. Ma służyć wszystkim. Mogę to światło zagarnąć dla siebie, być tym garncem. Mogę się na chwilę cieszyć, jak cieszyli się ludzie, gdzie Chrystus żył, kiedy żył, ale też mogę tym światłem służyć innym, mogę się dać zapalić od Chrystusa, mogę i ja być tym światłem dla innych.
Po to Chrystus wszedł na świat. Przed nim ogień rzuci na ziemię, jak bardzo chce, żeby on już zapłonął. Moje życie jest tym kagankiem. Mogę odpalić ten ogień od Chrystusa. To zresztą zostało w sposób symboliczny dokonane w czasie Chrztu Świętego, kiedy gromnica, kiedy ta świeca chrzcielna została odpalona od Paschału. Paschał jako symbol Chrystusa, Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Ta świeca, która została zapalona w noc czuwania, w noc paschalną. To światło, które przebiło ciemności. I też od tego światła zostałem również ja odpalony. Mam to światło, mogę je wsadzić pod korzec. Mogę próbować mieć tylko dla siebie. Mogę się dzielić z innymi. Nie jest funkcją teraz dobrą przyłożyć ten garnet na siebie. Mieć to światło tylko dla siebie. Ono mi zgaśnie. Ono w ten sposób nie funkcjonuje. Mam je, to światło, dzielić z innymi. Mam się spalać dla innych jak świeca paschalna. Jest też ta druga rzeczywistość tego łóżka. To też może być pewien symbol. Symbol, nie wiem, lenistwa. Człowiek dzisiejszy nadużywa łóżka, śpiąc długo, czyniąc z niego bożka. Wyśpię się, nie pójdę do kościoła. To jest coś najważniejszego. Mój sen. Z tego nikt i nic nie może mnie wyrwać. Nic mi go zabrać. Nie wstanę dla Pana Boga. Nie wejdę w modlitwę. Nie mam tej mądrości, tego światła Bożego, o którym Księga Mądrości mówi, że błogosławiony ten człowiek, który dla mądrości wstanie rano, przed świtem, wcześnie, znajdzie tę mądrość u drzwi. Nie wstaniesz, nie znajdziesz tej mądrości, będzie żył w sposób głupi, w sposób ciemny. Ale mogę to światło szukać. Łóżko jako symbol lenistwa, łóżko jako symbol, nie ujmijmy się też grzechu, że wybieram grzech, wybieram złe relacje, grzeszne relacje, odrzucając Chrystusa. Ten ogień, który Chrystus przyniósł, ten ogień miłości, ogień, który ma się palić we właściwy sposób w małżeństwie, w relacjach rodzicielskich, że ten ogień może zniszczyć wszystko, może wszystko strawić, może posłużyć zniszczeniu siebie samego i innych przy okazji. To jest ta rzeczywistość, w której żyję, w którą zostałem wrzucony. Czy chcę, czy nie chcę. Bóg tak chciał. Mądrość jest to, żebym uznał ten stan, że jest ta światłość od Pana Boga. Chrystus mi mówi, że nie ma nic ukrytego, co nie miało być ujawnione. Że Chrystus chce, żeby ten ogień był widoczny. Żeby ten ogień nie był ukryty, nie był ogniem zniszczenia. Żeby to światło, które On dał, światło Ewangelii, światło bycia z Nim, żeby to światło służyło mi samemu, spalając się, żebym też był światłem dla innych. Ale czy będę chciał mieć tę mądrość, mądrość Bożą, życie dla innych? Czy będę chciał być tego rodzaju światłem? Czy raczej mogę wybrać ciemność? Uważajcie, jak słuchacie. Mogę to słuchać w sposób jedynie intelektualny, z szyderstwem, mówiąc, że to nie dla mnie, że przesada. A mogę słuchać właściwie. Mogę słuchać sercem, w którym zaczyna ten ogień płonąć. Że chcę być dla innych, chcę się spalać dla innych. Chcę, żeby moje życie było w służbie innych.